Jeszcze 2 tygodnie i Śląska Karta Usług Publicznych znika. Z końcem września system zostanie wyłączony. Pasażerowie będą korzystać z aplikacji Transport GZM, a wszystkie ich dane mają zostać przeniesione. Karolina Komada. Od przyszłego miesiąca pasażerowie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii będą mogli w pełni korzystać z nowego systemu Transport GZM. Jednak zanim to nastąpi, muszą przygotować się na kilka utrudnień. Zaczynamy od wyłączenia możliwości zamawiania nowych kart ŚKUB. Od dziś nie można tego zrobić już przez portal, a od 22 września zablokujemy tą możliwość również w punktach obsługi pasażera. Jeśli komuś karta kończy się we wrześniu tego roku, spokojnie może jej używać do końca miesiąca, a 1 października będzie mógł już wyrobić nową metrokartę. Pasażerowie, którzy mają ważne bilety, szczególnie długookresowe, dalej mogą z nich korzystać do końca miesiąca, nawet jeśli system ŚKUB będzie całkowicie wyłączony. Dodatkowo muszą pamiętać, że po 22 września zostanie wyłączona możliwość korzystania z tak zwanych e-portmonetek. Jednak pieniądze będą mogły być przeniesione do nowego systemu. Na co wszyscy pasażerowie najbardziej czekają, czyli od 1 października będzie dostępna taryfa start-stop, a w niej bilety o krótszym czasie obowiązywania, 5, 10, 15 minut. W tym ten bilet 5-minutowy, który docelowo kosztować będzie 2 zł, w ramach promocji przez pierwsze 3 miesiące będzie dostępny zaledwie za złotówkę. Mówimy o biletach normalnych. Bilety ulgowe będą jeszcze odpowiednio tańsze. Migracja systemu potrwa do końca miesiąca. Pasażerowie mogą dokonać wszelkich zmian w punktach obsługi pasażera lub bezpośrednio w systemie Transport GZM.